Mamy piątek rano i nadal nie ma żadnych przecieków odnośnie kart eventowych, poza tymi z ekranów. Bardzo dziwny tydzień. A wspomniany nowy ekran logowania zapowiada nam kartę Messiego oraz Hulita, przynajmniej prawdopodobnie i według osób od przecieku. Z nowym sezonem zmieni nagrody w Division Rivals, i wygląda na to, że i jej zaczyna się starać. Dzisiaj, ma własny piątek, Co dzień 6 rano macie tutaj świeże informacje z Ultimate Team. Więc jeśli możecie, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby na bieżąco. A na drugim kanale, jeśli przecież News, macie świeże informacje z internetu, też publikuję dzień o 6 rano Dzisiaj informacja o Buddzie I tak naprawdę jego potężnym małcie za kilkanaście milionów Jeśli możecie oczywiście dajcie lajka like i wpadnijcie tam A tutaj zaczynajmy Wczoraj otrzymaliśmy nowe logowanie Przedstawiające nam karty urodzinowe I co mogliśmy tam widzieć? Mesego oraz Hulita Przynajmniej tak wskazują przecieki I to są jedne przecieki Ale o wszystkim tutaj porozmawiamy Czekajcie Dziękujemy za cierpliwość i oczekiwanie na rozwiązanie problemu z twoim kontem Daliśmy twojego konta właściwe elementy Możesz otrzymać je w sklepie Ultimate Nie mam pojęcia co dostałem i to pierwszy raz widzę, teraz jak włączyłem nagrywanie. Więc jest reakcja na żywo. Natomiast chyba przysługiwał mi zwrot party BEGA, gdzie trafiłem kartę RTTF i oddali, czyli rekompensaty idą. Rekompensaty są i na żywo. Zobaczcie, co trafię właśnie z tego, co tutaj dostałem. Jest to tak naprawdę niezbyt coś dobrego. Natomiast no, zwrócili mi go, trafiłem wcześniej kartę RTTF. I teraz pada do mnie Hojlund. Tylko ten Hojlund, wiadomo który z Kopenhagi. Więc no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego szału w tym przypadku. Ale słuchajcie, przejdźmy dalej do tematu. Na samym początku, w temacie jakichś takich dziwnych spraw, yy, wczoraj się trochę pomyliłem. A tak naprawdę nie wiem, co mi się w głowie zakręciło, że w SBC były wcześniej karty wypożyczone. Ich oczywiście nie było. W składzie to dodali. Natomiast w SBC jest coś takiego, że jeśli zobaczymy sobie na kartę piłkarską do wyboru, jeśli tutaj weźmiemy sobie jakieś SBC, o to mi to może chodziło i to bardziej mi za, zamurczyło całe myślenie, chociaż nagrywałem to o czwartej przed 5 rano. No, doszedł ten zablokowany pasek na samym dole, czyli że wypożyczenia są wyłączone. Natomiast nie było tych wypożyczeń. Robiłem ze 100 godzin SBC yy, podczas toty, i tak pomyślałem, że to były wyposażenia. Nie wiem dlaczego ta logika tak się ubra. Bardzo dobrze jesteście czujni, natomiast to była bardziej pomyłka chyba niż brak jakiejś wiedzy, a może jednak brak wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o skład, tutaj wyposzczeń już nie ma i temat mamy sprostowany, więc przejdźmy do tematu przecieku. Trochę sobie porozmawiamy, słuchajcie, jestem w olbrzymim szoku, że mamy piątek rano, kiedy oglądać ten materiał. Oczywiście w każdej godzinie może to się diametralnie zmienić, nagle poleci cała drużyna ale nie mamy żadnych przecieków kart eventowych, oprócz tych, które pojawiły się na ekranach głównej gry. Na zasadzie, pojawiły się pierwsze ekrany Główne gry logowania, czyli na przykład 5 x o gwiazdki, dwie karty Jedna po lewej stronie, Argentyńczyk 93 podań, 97 dryblingu No i tutaj cofnięty napastnik Więc to będzie Messi, a po prawej stronie Wygląda karta z Holendra, ikony 5 na 5 na Hulita, natomiast Dostaliśmy te ekrany, a dopiero Potem dostaliśmy to, co tutaj widzicie Czyli tak naprawdę przecieki Od Sheriffa. co prawda dało to tak szybko Że prawdopodobnie te grafiki miało przygotowane Bo ta e, różnica między czasem Wrzucenia, a wygenerowanie tych kart była naprawdę mała, więc prawdopodobnie to już miał przygotowane, ale poza tym nie ma żadnych przecieków. I pojawia się jedno pytanie, dlaczego tak robią i o co tutaj chodzi? Kiedy wcześniej nawet tydzień wcześniej potrafi nam wrzucać 4-5 dni, a tutaj mamy piątek dzień właśnie tego eventu i kompletnie nie dawkują nam informacji, nie ma przecieków. Ogólnie ostatnio dzieją się jakieś dziwne rzeczy, szczególnie ze strony jej i ich podejścia do gry. To może być taka dziwna teoria, ale słuchajcie, co jeśli i jej naprawdę zastosowało się do tych ankiet? To znaczy, dodali nam ankiety, ludzie pisali, co im się nie podoba, rozwiązywali je, dawali im znać, a oni to poprawiają. Ma na dobrą sprawę rzeczy, które ostatnimi czasy pojawiają się w wyzwaniach budowania składu, na przykład powtarzalna ikona, to co mogliby gracze chcieć, następnie sezon oczywiście tej bez historii, tak naprawdę jeśli chodzi o sezon, to jest na przykład o na jego zadanie, ale trzeba grać tymi kartami. Bardzo bardzo ciekawe, można zwrócić na to uwagę. Nie wiem, że tam będziemy przeskakiwać. Natomiast Macie tutaj tak naprawdę do poziomu 40 yy, włącznie nagrody. Na końcu jest ikona 1 z 3 centurion, eventowe ogólnie ikony do wyboru i 41 dni, więc to jest naprawdę odległa sprawa. Natomiast z tych sezonowych jest właśnie ten kolomani, yy, gdzieś tu powinien się on pojawić, czy w przełomowych, czy może w przełomowych on jest? Gdzieś ten Kolomuani jest, czekajcie, może nie, yy, nie na żywo, tylko w sezonowych powinien być. Yy, już tutaj. O, tu jest Kolomuani i patrząc na niego, trochę czasu też to może zająć i trochę może to się przeciągać w czasie ze względu na to, że żeby te karty zdobyć, no to trzeba jakiś sezon wbić. Ale wracając do tego tematu, słuchajcie, nagrody sezonowe nagrodami sezonowymi, ale chodźmy do Division Divir Rivals. Oni zmienili nagrody w Division Rivals i to jest coś dziwnego. Jeśli bym się dziwnie wypowiadał, sorry, wybaczcie, trochę mi się język plącze. Jest godzina czwarta 40. I w sumie ręcznie ustawię wam premierę. Ale przechodząc dalej do tego wszystkiego, słuchajcie, zobaczcie sobie na te nagrody. To jest coś najciekawszego, może się zapoznaliście, ale oczywiście duża paczka rzadka piłkarska, złota paczka piłkarska Prime, złota paczka rzadki Kart. No i 4 x 85 plus i 2 x 87 plus. Więc tak na dobrą sprawę oni nam po prostu dorzucili do nagród za Division Rivals, paczki, które w jakim stopniu, nawet za tą trzecią dywizję, i tak dalej mogą być w miarę atrakcyjne w stosunku do tego, co otrzymujemy po prostu w SBC, czyli na przykład 5. 4 plus, 2 razy 86, i to zaczyna mieć sens i to zaczyna mieć jakąś logikę. I to jest zmiana, na którą wiele osób czekało. Brakuje teraz tylko, żeby odświeżyli nagrody za ligę weekendową. Oczywiście nagrody za ligę weekendową są zawsze odświeżane na poziomie eventu Team of the Season w tamtym momencie, więc na dobrą sprawę to może być niecały miesiąc, czy tam miesiąc z tygodniem, więc możliwe, że niedługo tego się też doczekamy, ale jakby jeszcze teraz to zrobili, to już byłby naprawdę wielki szok. Bo ostatnie dni wyglądają tak. Wprowadzili dużo zmian, oczywiście, jeśli chodzi o grę o te wypożyczenia. Zmienili nagrody za Division Rivals, co wcale nie musieli, usunęli te wypożyczenia ze składu, następnie ogólnie zrobili patch, nie wiem, lepszy, gorszy, musicie wy ocenić jak gracie, ale ogólnie widać taką tendencję, że oni w tej grze zaczęli coś robić w stronę graczy i to jest pewnie spowodowane tym, po pierwsze zainteresowaniem, które spadło, a może po drugie ankietami, ale prędzej tym zainteresowaniem, bo jeśli tutaj twórcy wszyscy odczuwają to tak mocno i nagle się okazuje, że i zaczyna inaczej reagować, robi to o czym mówimy, robi to co byśmy bardziej chcieli, to znaczy, że też się to nie podoba i że dla nich te statystyki też dość mocno pospadały. A tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, czy kojarzycie Nate'a. Czy kojarzycie Nate'a, czy nie kojarzycie, no to już mniejsza, natomiast jest to twórca anglojęzyczny, którym mocno handluje i tak dalej. Bardziej handluje niż gra na tej zasadzie. Content może podobny do mojego, albo ja mam podobny do niego. Mniejsza. On robi długo, du dużo dłuższe materiały, to jest różnica między nami, ale też rozmawia Ultimate Team, o tym, co może nadejść i pewnie bardziej się skupia na tych kartach, na waniach, w chaniach kart w tym momencie. Natomiast, jak możecie zauważyć, pokazał, ile ma w tym momencie monet. Dlaczego pokazuje, ile ma monet? Bo wczoraj rano wyczyścił mu końcy i jej przypadkowo wyczyściło do zera końcy, no i wieczorem te końce już posiadał. Niestety tutaj wygląda w ten sposób, że jeśli to ktoś z content creatorów zrobił, no to końce odzyskał chwilę, a jeśli wam przypadkowo jakiś algorytm wyczyści końce, no bo nie zakładajmy, że on używa wspomagaczy, botów, coś takiego, na to nie ma szansy. Aby za dużo do stracenia i byłoby to z jego strony głupotą i tego nie robi, no trzeba to przyjąć, to po prostu i tak mu jakiś algorytm wyczyścił końce za jakieś niby podejrzane działanie, ale oddali mu w kilkanaście godzin, czy tam w kilka godzin, bo to naprawdę było dynamiczne. Wrzucił tego ten posyba o 8, 9, 11, a już wieczorem przed 19 miał oddane monety, więc jak widać nie wszyscy są w tym przypadku równi, ale zawsze tak jest z tymi kontaktami. Idąc jednak dalej, ci o godzinie 19 wystartują te urodziny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała drużyna, zobaczymy, jak będzie wyglądał content, jakie dostaniemy SBC. Istnieje szansa, że na przykład zaczną trochę bardziej uderzać w te wyższe segmenty i to byłaby taka logiczna, logiczna sprawa, no bo w chwili obecnej Raczej, jeśli było coś uderzane, to raczej te niższe, co zresztą widać po cenach i po tych ikonach powtarzalnych ikonie w sumie za 100 tysięcy monet. Następnie w niedzielę zostanie potencjalnie jakieś lepsze SBC. No i pojawia się pytanie: czy na przykład w SBC nie pojawi się jakaś ciekawa ikona urodzinowa? Bo to jest rzecz, która też mogłaby się tutaj przydać. Przydałaby się jakaś ikona, która by wpłynęła mocno na wasze składy, która by może zmusiła was do wymiany jakiejś innej ikony, którą okej zrobiliście i żeby to było atrakcyjne. Jardzynio, ok. Jaszyn, zdecydowanie raczej za drogo I inne karty też wyglądają wyglądają trochę drogo, trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, że jeśli segmenty wyższe rosną, no to ten Jasień w ogóle może na przykład dojść do dwóch milionów, gdzie na rynku kosztowało chyba ostatnio milion 400 tysięcy. mentor strona Morfood, bardzo polecam słuchajcie, wrzucił mniej więcej jak to wygląda się chodzi o upgrade i o karty, które właśnie się zakwalifikowały i otrzymają upgrade, więc to macie tutaj na ekranie nie ma zbytnio o czym innym gadać, bo nie ma przecieków, ale brak przecieków wcale nie jest negatywny Jeśli by ich w ogóle miało nie być, to byłoby pozytywnie ciekawe, czy będą przecieki odnośnie ewolucji, czy one gdzie będą. Latać odnośnie wymagań z BC Po tych Discordach i tak dalej, zobaczymy Jak to wszystko będzie się układać, natomiast jakby Jeszcze jej dodatkowo ograniczyło Lub zwalczyło, zwalczało i, I poradziło sobie z tymi przeciekami No to byłby niesamowity przełom i naprawdę To co działoby się w tej edycji, to byłby po prostu Taki rollercoaster, w pewnym momencie spadamy Nastrojem bardzo nisko, a potem widzimy, że Oni się zaczynają starać i to idzie coraz bardziej Do góry, bo nie powiem, naprawdę w tym Tygodniu można powiedzieć, że jest optymistycznie Fantasy Event był całkiem spoko ogólnie, Ogólna ta ekonomia gry która się Pędziła w stanie tego, że ludzie mają niewymienne składy z ikon, który robi nawet w grudniu i nie mają jak za bardzo to podmienić, ale widać z ich strony, że jakieś działania są tutaj i mam nadzieję, że właśnie w tą stronę to będzie szło tak optymistycznie, bo było dużo tych tygodni narzekania. Urodziny Food, potem Tocy, na Tocy już do składów na pewno coś padnie, no i oby te gameplay wam dojeżdżał, na które tak narzekacie, ale no cóż, no. możecie napisać w komentarzu, jak po tej łapce się czujecie, czy jest lepiej, czy gorzej, chociaż wiadomo, zagraliście pewnie kilka meczy, nie graliście Ligi Weekendowej jeszcze, dopiero dzisiaj zaczynacie, więc może to być nie tak do końca z weekendowej będzie prościej to wszystko e, Tak naprawdę określić Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się o 18:00 Jak co codziennie na Twitchu, gdzie Was zapraszam Oraz jutro o 6:00 tutaj na materiale, siema